Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam na odcinek o poliwęglanie, o tunelu z poliwęglanu, ale nie tylko. Dzisiaj odpowiem Wam, dlaczego ten poliwęglan popękał, dlaczego się zaczął kruszyć. To jest uzupełnienie filmu, który się pojawił około kilkanaście dni temu, jak uszkodzony jest poliwęglan. Dzisiaj Wam to wszystko pokażę. Zapraszam do tego odcinka. W tym odcinku pokażę też, jak dbać o poliwęglan, o tunel z poliwęglanu w okresie zimy i jakie wykorzystuję do tego ciekawe narzędzie. Kilkanaście dni temu nagrałem taki odcinek, w którym pokazałem, że jest uszkodzony poliwęglan. Pojawiło się naprawdę wiele komentarzy, w tym komentarze typu, że to moja wina, że to wina producenta, że w ogóle poliwęglan jest do kitu. W związku z tym chciałem ten temat trochę zgłębić i odpowiedzieć sobie na pytanie, co było przyczyną uszkodzenia tego poliwęglanu. Dlaczego tylko jeden z elementów na tym tunelu, chociaż są trzy. Tutaj jest następny tunel, też są trzy i też nie ma uszkodzeń. W moich filmach pokazuję prawdę, nawet kiedy jest ona niewygodna, czy dla firmy, która produkuje sprzęt, czy nawet takie, które pokazują, że coś źle zrobiłem, albo ktoś coś źle zrobił. Nie zamierzam zamiatać żadnego tematu, tego nawet niewygodnego, pod dywan. I w tym wypadku również nagrałem taki film, były komentarze, no i teraz chcę Wam odpowiedzieć. Ogólnie rzecz ujmując, tunele z poliwęglanu są bardzo dobrą alternatywą, dość tańszą do szkła, ale też mają krótszy okres żywotności. Trochę dłuższy niż folia, czyli te tunele foliowe, mają tą żywotność około 3-4, niektórzy pisali mi nawet 5 lat. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy to chowamy na zimę, czy nie. No bo jeśli składacie tą folię, no to Wam pewnie wytrzyma dłużej, niż gdybyście zostawili na zewnątrz przez zimę, kiedy pada śnieg. Z poliwęglanem niestety tak nie można zrobić, bo poliwęglan jest przymocowany, można powiedzieć, na stałe. W związku z tym i przez zimę, czyli przez te warunki temperatury minusowej, w lecie, kiedy jest bardzo wysoka temperatura, będą na niego oddziaływały warunki atmosferyczne, w związku z tym będzie podlegał tej degradacji ze względu na warunki atmosferyczne. Ale mimo wszystko, pisaliście mi też w komentarzach, że macie tunele z poliwęglanu już 8 lat i świetnie się mają. No to bardzo się cieszę, bo to też jest taka nadzieja dla mnie. Ale ja już wszystko tutaj posprawdzałem i okazuje się, że tak jak pisaliście w komentarzach i najwidoczniej doszło do pomyłki, tak jak pisaliście w komentarzach, ten arkusz został odwrócony na złą stronę, czyli ten filtr UV tutaj już nie zadziałał, w związku z tym doszło do przepalenia tego poliwęglanu. Z tego taka wskazówka, zwracajcie uwagę na to, jak układacie poliwęglan. Jeśli macie inne odmienne zdanie, to też piszcie w komentarzach. Tak jak powiedziałem, nie jestem specjalistą, tylko przyglądałem się moim wszystkim arkuszom i tylko jeden jest popękany. Mogło też dojść do sytuacji, kiedy w niewłaściwy sposób odmiatałem tutaj śnieg z tego tunelu i mogłem tutaj czymś zranić. Trzeba się też przyznać, że mimo tego, że starałem się, aby to robić jak najbardziej delikatnie, używałem narzędzi, które miałem, czyli taką zwyczajną miotłę, łopatę do śniegu. No ale uważajcie, bo taka łopata do śniegu, czy miotła, która nie jest odpowiednio wygięta, może zahaczyć gdzieś o jakiś tam poliwęglan, coś mogło przyłapać i mogłem sam dodatkowo uszkodzić. Do tej pory używałem takiej zwyczajnej miotły, można powiedzieć, na kiju i próbowałem ten śnieg tutaj zgarniać. Ale zobaczcie, w jednym momencie tutaj zahaczam plastikiem i mogło dojść do uszkodzenia tego poliwęglanu. Ale znalazłem taką miotłę, zobaczcie, trochę bardziej wygiętą niż prostą. Nie wiem, czy widać. Ona jest tutaj pod kątem. Dzięki temu można w sposób łatwiejszy zgarniać, bo zobaczcie, tutaj tylko tymi włosami możemy ściągać. I wtedy ściągnąc nie uszkadzamy tego poliwęglanu, ale i tak róbmy to delikatnie. Gdyby było coś za mocno przymocowane, ten śnieg za mocno by się przykleił do tego poliwęglanu, to nie róbcie tego na siłę, tylko ten luźny śnieg, dlatego że usuwając przymrożony śnieg, możecie właśnie uszkodzić taki plastikowy z tworzywa poliwęglan. Wykorzystałem też kiedyś łopatę do śniegu, żeby zgarnąć dużą ilość śniegu,
ale niestety łopata do śniegu jest po to, żeby odśnieżać, albo można ją wykorzystać do tego, żeby nasypać śniegu do tunelu czy szklarni, w ten sposób nawodnić ziemię, podłoże w tunelu. To dobre to jest dla tego podłoża, ale takiej łopaty nie wykorzystujmy do zgarniania śniegu z poliwęglanu. One często są wyposażone tutaj, zakończone taką aluminiową końcówką i ona może naprawdę zrobić krzywdę temu poliwęglanowi, więc łopata do śniegu jest do odgarniania, do odśnieżania, ale nie do ściągania z poliwęglanu. Taka miotła, tak wygięta, na pewno Wam ułatwi sprawę. Trzeba tylko się zastanowić, czy chcecie mieć z wymiennym takim trzonkiem, czy jednak stały taki element, żeby już nie przekładać, dlatego że tutaj trzeba ostrożnie, bo naciskając ten guzik, żeby się nie skaleczyć, i dobrze nasmarować tutaj tą końcówkę, na przykład jakimś smarem w sprayu, na przykład jakimś tam WD czy coś takiego, po to, żeby to było wszystko płynne i łatwe, bo plastik może przyczepać się, zobaczcie, naciskając, i możemy zmienić końcówkę na przykład na grabie szerokie czy wąskie, ale uważajcie, naciskając, żeby tutaj sobie nie zrobić krzywdy. No, ten mechanizm jest w porządku, tylko trzeba wszystko robić z głową, no ale jest jakieś rozwiązanie, jeśli ktoś nie ma miejsca i chce wykorzystywać jeden trzonek i sobie na przykład założyć grabki. Raz. I dwa. I mamy już grabie do liści na tym samym trzonku. Nie chcemy, to delikatnie tutaj naciskamy. I zakładamy znów miotłę. I mamy do odśnieżania. Przy okazji, tak jak zawsze, zachęcam Was do zakupu mojej książki Amatorska uprawa warzyw i owoców, dostępna na www.amatorskauprawa.pl w sklepie internetowym. Jeśli tam dokonacie zamówienia tej wspaniałej książki, nie tylko moim zdaniem, o uprawie warzyw i owoców, o chorobach, szkodnikach, nawożeniu, dobrym, złym sąsiedztwie, to do świąt, jeśli takie zamówienie złożycie, to otrzymacie nasiona trzech różnych odmian pomidorów. Takie, które się udają, które mają plony do 8 kg z krzaka, to jest Oxheart, Ożarowski i Retro. Więc jeśli chcecie, zamówcie taką książkę, te nasiona otrzymacie. Jeśli chcecie dedykację czy autograf, również mi napiszcie, to tak będzie. Akurat może dobry pomysł na święta czy Mikołaja. No więc zachęcam serdecznie. Można by było jeszcze opowiedzieć o tym, że ten poliwęglan się dość mocno brudzi w tych kanalikach. Są takie czarne zacieki, zielone. I to oczywiście to producent, czyli ten montażysta, można powiedzieć, powinien jakoś rozwiązać, jakoś poprawić, może zastosować te taśmy, o których pisaliście, że tak jak się zaczyna poliwęglan, czyli te wejście do tych otworków się rozpoczyna, czy kończy, czy z jednej, czy z drugiej strony, taka taśma zabezpieczająca, dobrze by było, może żeby była. Ale na ile ona wytrzyma, czy warunki atmosferyczne też nie spowodują, że ta taśma, bardzo cieniutka zresztą pewnie, ona się pokruszy. Tak myślę teraz, czy nie można tego zrobić w jakiś sposób zgrzewając. Czyli ten poliwęglan, który jest już gotowy w tych arkuszach, po przycięciu może jakaś zgrzewarka by była do tego, żeby zgrzać i zamknąć te wszystkie wejścia. I wtedy faktycznie w tym poliwęglanie będą te przestrzenie z powietrzem, ale zamknięte i z jednej, i z drugiej strony. Wtedy wydaje się, że wilgoć nie powinna tak wchodzić i ewentualnie się tak skraplać jak tu, bo byłaby to przestrzeń zamknięta. Ale czy tak by było? Na pewno nie wiem. To takie jest pytanie do producentów. Czy czasem nie wyposażą się w jakąś zgrzewarkę, nie rozkminią tego tematu, jak to mówi młodzież. I wtedy byśmy uniknęli takich rzeczy, bo gdybyśmy nawet okienko wycięli, to moglibyśmy taki poliwęglan sobie ze wszystkich stron zgrzać, uniemożliwiając dostęp właśnie tych wszystkich glonów i zanieczyszczeń. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.